Witam szanowne grono graczy, dzisiaj mamy na linii Saula, który będzie grał Illidanem. Cześć stary. Cześć Rivid. Hej. Słuchajcie, dzisiaj mamy taką inną konwencję dla was, innymi słowy ja gram awaturem. Siedzę na Illidanie, a Illidan robi wymódź. Ja osobiście nie jestem specjalistą od Illidana, więc zaprosiłem specjalistę, szef Hebitiona będzie nam opowiadał o Illidanie. Tak więc możesz coś powiedzieć na temat tego, kim w ogóle ten gościu jest. No wiesz, ogólnie historia Illidana jest dosyć fajna, ciekawa. Illidan jest brakiem, bliźniakiem Malfuriona. Ogólnie. Bliźniakiem. Tak. I przede wszystkim Illidan został nazwany zdrajcą, ponieważ stworzył Stróżnię Wieczności dla Gul'dana. Czyli tego gościa, który niby ma być... Kiedyś go widzieliśmy, to był ten warlock nowy niby w Heroes of the Storm. Tak, on tam w grze, chyba w Hearthstone'ie jest bohaterem do grania. Z no tak, racja. No rzeczywiście. Tak, dosyć ciekawa postać będzie w Hearthstone pewnie. Ale ogólnie, jeśli chodzi o tego Illidana, to po tym jak stworzył Stróżnię Wieczności, jego brat Malfurion skazał go na 10 tysięcy lat więzienia. 10 tysięcy! Tak jest. Po czym, gdy nastały czasy wojny starożytnych, to Tyrande postanowiła go uwolnić i poprosić o pomoc, no i Illidan... Bo on był w niej zakochany, nie? Tak, Illidan z uczuć do niej zgodził się. Wielka miłość. Ogólnie cały lore jest bardzo fajny, więc polecam nawet przeczytać sobie, bo wciąga niesamowicie. Zdecydowanie. Słuchajcie, może teraz opowiemy troszkę na temat jego podstawowych zdolności. Ja tu wskoczę na Illidana. Jak będziesz czyścił linię, to będziesz mógł przy okazji poopowiadać troszkę na ten temat. W szczególności, że Illidan, z tego co żeśmy rozmawiali, jego się buduje na sustain. Tak, bardzo ważne na Illidanie jest to, żeby brać talenty mądrze pod przeżywalność, pod sustain właśnie. Czyli żeby nie lecimy po prostu na YOLO, że tak powiem brzydko. Wiesz, Illidan nie ma many. Jedyne co nas ogranicza to życie, co jest naprawdę dosyć ważne i musimy na to zwracać uwagę. Czyli bardzo fajną rzeczą długo jest to... możesz być na polu bitwy w sumie. Tak. No i przy okazji mamy... O, pokażę ci skille, mamy susa. O, ładnie. Mamy tutaj dwóch niszczycieli, dwóch DPS-ów, ale jak widać mało życia bez straciłeś. Problemu. Bardzo fajna sprawa. Czyli ten sus to jest taki doskok do gościa. Tak, o, to właśnie. Widzisz właśnie? Rozumiem. Mamy też takiego dasha, o, właśnie o, jak i to teraz jest pod W, tak? Tak, to jest pod W. Mhm. Bardzo fajna rzecz do ucieczki, bardzo fajna rzecz do... Do dogonienia kogoś też. Dokładnie. No i czyszczenie linii, z tego jak rozumiem. Tak jest. Patrzę. Do tego zdolności. Aha, i jeszcze jest unik. Jest unik. Unik wygląda w ten sposób. O, stajemy się niewidzialni na chwilę. No i unikamy wszystkich możliwych autoataków. Niestety zdolności dostajemy, ale wziąłem na pierwszym levelu talent, który daje nam osłonę i trochę tych zdolności. I ona absorbuje, jak? Jak rzuci na ciebie jakiś czar na przykład. O, ho, 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 ho. Moja droga, przyjdź jeszcze raz. Rzuci Jaina w ciebie coś, to ty rzucasz sobie unik, masz tarczę i... Patrzcie, co my w ogóle z nimi robimy tutaj? O, przyszła jeszcze nowa. Przyszła. No i oczywiście jeszcze jest cecha, której trzeba powiedzieć. Tak, cecha jest bardzo ważna. Przede wszystkim leczymy się i nasze czasy odnowienia zdolności zostają skrócone o 1 sekundę za każdym razem, kiedy użyjemy zdolności. To znaczy, za każdym razem, kiedy zaatakujemy z autoataku. Aha, czyli innymi słowy, właściwie dużo się leczymy, to jeszcze resetujemy sobie cooldowny, to właściwie to jest taka maszynka do robienia zielone, no. Tak, do robienia fragów. Robienia fragów. Niesamowita sprawa. Skoczmy na tą walę teraz. Oh yeah. No niestety nie dałem rady. Nie dałem rady, musiałem się wycofać.
To ja może ci dam szybkość ataku zwiększę, to jeszcze będziesz bardziej się buffował. Mhm. O, to już teraz będzie mega. No i zobaczymy, jak nam pójdzie na pierwszej klątwie. Ja tutaj będę próbował coś ci dawać, okej. Okay. Jakieś tarcze, tarcze. Ohoho! Elegancko. Ładnie. Okej, okay. Ja wychodzę. Tutaj wstawię bombki. Jeszcze o, może... Patrz, o, fajnie, Danina jest, super sprawa. Tutaj pomogę, jeszcze zagażę na bocie. Lecę po Daninę. Tak jest. Słuchajcie, może od razu powiemy, z kim gramy. Po naszym teamie Nova, Zagara, Uther, Illidan, Abatur. Po drugiej stronie Reynor, Muradin, Rengar, Nova, Avala. Czyli oni nie, w sumie mają healera, mają tanka, my nie mamy tanka. Jeżeli jesteś gdzieś tu w pobliżu, o jesteś. Ja już skakuję, jestem. Ale dość późno byłem niestety. No spoko. O. Bardzo fajnie. Ach. A, Nova. Niestety Nova. Daję jej tarczę. Ładnie zabiliśmy. Zabiliśmy jednego. Jak będziesz tylko ona i daj znać. Już zaraz będę. O, uciekła bala. Nie uciekła. Ach. Ach. Bardzo blisko. On ma bardzo mało życia. Wszyscy tu mają bardzo mało życia. Idę. Ale wezmą. Ale możesz i tak spróbować ich zaskoczyć. O, dobra. Elegancko. No to jest nasz. Ten też jest nasz? Tak jest. Tak jest. Nie trafiłem. Elegancka. Elegancka walka. Fajna akcja, no. Fajna bardzo. Udało się. Coś tam żeśmy zabili w końcu. Coś tam żeśmy zabili. No i następny level, teraz bierzemy pierwszą pomoc na Illidanie. Super tak sprawa jest. Jeśli chodzi o sustain. 35% życia to jest naprawdę dużo. I oczywiście powiedziałem na początku, ja mam oczywiście linka do talentów. Na starcie bierzemy na pierwszym tarcza cienia. Moc właśnie fajną otrzymamy. Tu jeszcze spróbuję ci pomóc. Na czwartym poziomie bierzemy spopielenie, które zdaje bardzo fajne, konkretne obrażenia. Jeżeli susa używamy. Ty ich strasznie tu mielisz, słuchajcie. Ja już będę miał strzał? Ach, nie dosięgłem. Ale to było bardzo ładnie fajne. Ładnie zmieniliśmy, no, oczywiście. No. I poziom siódmy oczywiście bierzemy, tak jak mówiłeś, heal'a, czyli leczenie. I mamy kontwę, czyli 1-1. Jeden, i lecimy dalej. Spuszujemy sobie tutaj mida. Jak widzisz, Illidan naprawdę potrafi robić cuda. Przede wszystkim ta jego mobilność to jest as, który trzeba naprawdę wykorzystywać. A powiedz mi, tak, bo właściwie widzimy, jak jest szybki, nie? Tak na szybko mógłbyś powiedzieć o jego minusach? Jakie on ma minusy tak naprawdę? To, że chyba ma mało życia, tak? Może mało życia, znukowany. No i jeśli źle wykorzystasz swoje uniki, to potrafią cię w tym fajcie zdjąć w ciągu no, sekundy, czyli mało życia, tak jak mówisz, nie? Bazujesz głównie na unikach, jeśli chodzi o teamfighty, bo to jest 15 sekund, a potrafi ci to po prostu zaabsorbować niesamowitą ilość obrażeń. Bardzo fajna sprawa. No i to jest wabik. I spróbujemy to wziąć. Ale widzę, że Uther jeszcze jest, więc będzie dobrze, myślę. O, ładnie. Lejdź lekką tarczę. Wizja się przyda zdecydowanie. Przynajmniej zdejmiemy jej wizję. Widzę, że tam jest jakiś problem koło... Spróbujemy tego. Już nie będzie problemu. Zdejmiemy wszelkie problemy. Zdejmiemy wszelkie problemy. Rozwiążemy wszelkie problemy. Widzimy jakiś następny problem. Jest. Ale to nie jest jakiś wiatr, tu jest następny. O, tu jest. Widzę, że fokusujesz głównie DPS-y przeciwnika. Tak, to jest bardzo ważne, żeby nie bić się z tankiem. No i chodźmy górę, teraz ładnie spuszować. Mamy ulti, metamorfozę. Tak powiem jest. Ci, że osobiście wolę metamorfozę. Są czasami sytuacje, kiedy głowy, czyli ten taki doskok dosyć dużego zasięgu ze stunem, się przydaje, ale musiałoby to być na przykład jakieś dobre 5-5. Gdzie na przykład umawiamy się, że fokusujemy szybko jedną osobę, która jest bardzo problematyczna, jeśli grają na przykład na takiego na jednego na przykład mocnego DPS-a, nie? Rozumiem. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, właściwie tutaj jego rozwinięcie tych głowów nie jest za bardzo efektywne, nie?
Właściwie tak. Zasięg na całą mapę. Przede wszystkim on nie ma teraz globalnego zasięgu, tylko ma go dopiero na 20, czyli to tak jakby tracił jeden talent, jeśli idziemy w łowy. To też trochę nam popsuje rozgrywkę. A metamorfozę macie tak, macie przeskok, właściwie też trzeba to zaznaczyć, że to lekko, właściwie jest lekki teleport. Znikacie, czyli nie można was targetować. Kogo traficie, to za każdego trafionego 100 życia otrzymujecie, z tego co rozumiem, i 200 obrażeń przy okazji. Naprawdę niesamowita sprawa. O, mamy chyba nowa panowa. O, i to jest właśnie metamorfoza, demon. Zaczynamy tańcować wokół nich. Ja robię co mogę, używam swoich zdolności, jak tylko są obecne. O, ładnie. Spróbujmy jeszcze pomóc naszemu healerowi. Rengar ma tyle plus, że się szybko przeistacza tego wilka Drani. Dran 1. No, możemy już teraz im zdjąć naszego tanka pięknego. Zauważcie, że my nie mamy tutaj tanka w ogóle. A pomimo tego Illidan i Abatur to jest piękne połączenie. O, uważaj. No, możemy ją zdjąć. O, widzę nowe. Używa swoje ulti. No rady, chyba mają problem. Niesamowita sprawa, niesamowita mobilność. O, jest u góry. Tak, ją też zajmiemy. Właśnie Solu czeka, aż będzie miał cel sus piękny. No nie mam. Uciekła. Ważne jest, żeby nie częstować na darmo. Tak jest. O, i mamy właśnie ładne wejście. Właściwie to nie atakują. O, dokładnie, nie atakują w żaden sposób. O, to była ładna ucieczka. Leczonko. Elegancko to nam idzie. Oj! Tak, teraz już się nam nie udało, niestety. Erka. Tak jest. Ale i tak niesamowity taniec. Może powiedzieć. Ja się może przekopię. No, powiem ci, że tutaj. Naprawdę bardzo przyjemnie gra się Illidanem. W szczególności, kiedy masz razem team, który chroni cię, bo Illidan bardzo dobrze współgra z supportami. Typu na przykład Tassadar, Uther, tak jak teraz mamy Uthera. To jest niesamowita sprawa, bo możesz dostać bańkę, przez to tak naprawdę, tak jak mówisz, dansujesz w teamfightach, a ludzie, wiesz, no, nie potrafią mi wszyscy grać dobrze na Illidana. Dobrą kontrą jest Jasnoskrzydła, aha, zamienia go w wiewióra. I jest problem. Z tego co pamiętam, to ma tam 25% nie? Buffa. Tak, wszystkie postacie na bardzo szybki burst damage z umiejętności też są dobre, typu na przykład Jaina, Kel'Thas, czy... O, tutaj widzę. Będzie dance, mój drodzy, będzie dance. Już rzucają tutaj heal'e. Uważaj. Czyli innymi słowy, szukasz celu, żeby do ucieczek również szukasz celu. A czy on może na przykład tym susem skoczyć do minionów, żeby uciec? Może, jak najbardziej. O, teraz tutaj mamy walę. Blisko było. Zrąbałem. Ale. Blisko było, ale fajna walka i tak. Ja tu wskoczę oczywiście na Uthera. Nie zapominajmy, że bijemy się prawie cały czas 3 kontra 5. No tak, taki drobny szczegół. Szczegóły. No, ale daje sobie radę i to jest najważniejsze. Tak. Właściwie panikują, od razu rzucają sobie życie. Trzeba uważać. Myślę, że przydałoby się zrobić golema w końcu, bo on tak w nieskończoność tutaj nie będzie stał. Ja Batura tak w sumie przeskakuje z postaciami, pomagam coś tam. Kusznąć. Wziąłem ostateczną ewolucję, bo chciałem wam pokazać, jak się gra na dwóch Illidanach na przykład. Też bardzo, bardzo niesamowita sprawa. Robimy? Wiesz, tak, i zrobimy go we dwójkę, zobacz. To jest ciekawa też informacja. W odpowiednim momencie, jak widzicie, przeskakuje Solu i bez problemu tego golema będziemy mogli zrobić. Tu powoli nam się dołącza już ktoś. Przyszedł healer, to już w ogóle będzie ciekawie. O, i przeskok. A, sprytna sytuacja. Właściwie to moglibyśmy nawet iść na ich golema, tylko że chyba to będzie bardzo niebezpieczne, nie? Bo jak tylko się pojawią, no to wtedy samemu jesteście, samotni jesteście. No i kiepska sprawa.
Ale dobrze to wykorzystać, nie? Jak na przykład zabijemy czterech, nasz team ginie i zostajesz tylko ty. To dasz radę to zrobić. O, elegancko. Szarża. Oj. Pół zabitych. I pomagamy tu troszkę. Fajnie bardzo. Tutaj mamy klątwę. Golema. A klątwę możemy właściwie oddać. No jasne, ten golem, zobacz, tutaj będzie robił rzeźnię z nami. Totalnie. Demolition Squad online. Oczywiście jednoosobowy Demolition Squad. Dwuosobowy. Sorry, dwuosobowy. To jest półtora osobowy. Demolition Squad, można powiedzieć. No i stracą właściwie, poświęcą klątwę. Oni jeszcze wezmą tą klątwę na siebie. Czyli będziemy mieli dwa w jednym. O, mamy dwójkę. Radzić z nimi inaczej. Zrobimy tak, weźmiemy ją najpierw. Okej, okay, ładnie. Ja tutaj... Oj, przyszedł. Tank to nie jest osoba, z którą chcemy walczyć. Zdecydowanie. Ja ich będę z powalnią. Okej. Okay. Bardzo fajny motyw jest, jak jestem abotem tutaj, to jak ci ścigają koniem, to bardzo szybko można gości zrzucić. To z prawda. Tego wierzchowca. Też bardzo pomaga ta sytuacja. O, wzięli golema. Nasi. Bardzo fajnie. Będzie można się czymś uwiesić. O, kasnął przyszedł tutaj. Do nas. A więc zróbmy mu mielone. Oj, 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 ale on tutaj obrywa. Bardzo fajne ulti zegary. Widzicie? Demolka totalna. I już powiedz mi, ty ryzykujesz często, jak grasz tym minionem? W sensie, często wskakujesz na przykład za bramę, tak dalej, zależy. To zależy jeśli od sytuacji. Jeśli masz na przykład ze sobą Abadura, możesz robić cuda, naprawdę. To wskoczyć daleko gdzieś i zabić, to nie jest żaden problem. Zobacz na przykład tutaj. Mamy sytuację 4 na 1, moi drodzy. Oczywiście trzeba tu zaznaczyć, że mamy 3 levely przewagi, bo to nie możemy sobie tak... obojętnie to tego przejść, ale to jest i tak sytuacja no niesamowita, szczerze mówiąc. Gdzie, zobacz, jesteśmy na full healthie, nie? No właśnie, bo i tak jak są trzy postacie czy cztery, to jak jakiś ktoś wejdzie pomiędzy cztery postacie, i tak zostanie znokowany, to bezdyskusyjnie. No tylko, że ja jestem jeszcze, daję ci wsparcie, to wiadomo, trzeba zaznaczyć. Nie? Dokładnie tak. Kombinacja Abadur plus Illidan to jest coś niesamowitego, jak widzisz. To ja tutaj zrobiłem oczywiście tego Abadura na wsparcie, totalne wsparcie. Czyli innym słowy, atakujemy rozpyskiem kolców, atakujemy dźgnięciem, dajemy tarczę, więc on... Ale powiedzmy sobie jeszcze jedną ważną rzecz, że właściwie jak jest jasno skrzydła albo Tassadar, no to jest bardzo podobna sytuacja, no tylko że ta Sedar nie siedzi ci na głowie, prawda? Tak, tak. Się przemieszczacie całą drużyną pewnie. Ale tak jak mówisz, ta Sedar i jego bańka robi niesamowitą różnicę. Też. No i teraz możemy już sobie wbijać. Hej jo, hej żyhola. I to już jest raczej dogorywanie wroga. Zniszczymy tu jeszcze forcik. I oczywiście wszystkie inne rzeczy. No i myślę, że chyba wszyscy jesteśmy. Tak, nie, jest nas trójka. Mhm. Ja ci daję wszystko, co mam. Dobra. Everything what I have. Zagara tu już ładnie zakopała jednego gościa. Powiedz mi, a ty się leczysz na Nexusie, jak go atakujesz? I na fortyfikację? Tak, oczywiście, że tak. Czyli innymi słowy, to jest niesamowity dopak życia, atakując na przykład murek. Podczas tak, no przerwy, i też, że jak nie masz... Tak, no i też kiedy mam uniki włączone, nie? Aha. Mogę przeskoczyć na drugi koniec bazy, o zobacz, że teraz idę z tej strony, oni mnie gonią. Mhm. A, nie udało się przeskoczyć. Skończyliśmy grę. To tak. Ale widziałeś, jak to mnie... Tak. A niesamowita sprawa, 47 tysięcy obrażeń, Vala po przeciwnej stronie ma 40 tysięcy, nasi, wiadomo, Nova 39, Abatu 32, skromnie. Niesamowita to sprawa, naprawdę bardzo fajna postać. Jestem ciekaw, czy kiedy wrzucą jakiś zamiennika.
Kiedy goście z Heroes of the Storm, właśnie ci twórcy, ogarną temat i wrzucą nam jakiegoś innego Rogue'a, który będzie właśnie wymiatał. Tutaj jest bardzo fajna, ciekawa kwestia do omówienia, ponieważ oprócz Zeratula nie ma nikogo, kto by właśnie potrafił coś ciekawego zrobić z autoataków bezpośrednio pod przeciwnikiem, nie? Tak jak Illidan na przykład. Taki szybko, assassin. To jest niesamowicie mobilny. No dobra, dziękuję ci bardzo za przybycie. Mniej więcej mam nadzieję, że wam pokazaliśmy, jak się Illidanem gra, co można osiągnąć. No i kombinujcie różne setupy, różne ustawienia i wrzucę wam oczywiście z talenty, drzewko talentów w komentarzu pod filmem. Dzięki za przybycie. Solo. No, dzięki również, dzięki. No i trzymajcie się. Na razie trzymajcie się.